Dzień doberek, elemelek! Nazywam się Tomasz Smutas i witam w mojej klasie na lekcji ha 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 śmiechologii. Zaczniemy od sprawdzenia obecności. Pan Misiosław, jest pan, świetnie. Panna Żyrafencja, o, bardzo się cieszę, że zawitała pani w naszej klasie. I ostatni, pan Niedźwiedzisław, witam pana. No to co, wszyscy jesteśmy, więc zaczynamy. Mamy dziś piękny, słoneczny dzień. Idealny dzień, żeby zrobić kartkówkę. Ale, ale, co to za ponure miny? Przecież wiecie, że będę wam odpowiadał. Żeby poprawić waszą koncentrację, na samym początku zrobimy małe ćwiczonko. Mamy trzy kolory kredek. Czerwoną, niebieską i zieloną. Do każdego koloru przypisany jest konkretny śmiech. Uwaga! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Hi, hi, hi! Uwaga! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Hi, hi, hi! A teraz wy! Wymień 5 korzyści wynikających ze stosowania śmiechu w życiu. Jeśli stresujesz się jakimś ważnym wydarzeniem, przypomnij sobie na chwilę jakąś zabawną sytuację. Wtedy na pewno poprawi ci się humor, bo śmiech redukuje stres. Jeśli odwołali ci lekcję WF-u, nie zapomnij o aerobiku uśmiechu, bowiem śmiech wpływa na nasz organizm tak samo jak ćwiczenia fizyczne. Jedna minuta śmiechu to 5 minut ruchu. Dobry żarcik w towarzystwie fajnie rozładowuje atmosferę. Dobry humor pomaga przełamywać bariery i nawiązywać nowe znajomości. Gdy życie rzuca ci kłody pod nogi. Masz wrażenie, że cały czas idziesz pod górkę, a buty nosisz w za dużym rozmiarze. Nie zapomnij o odrobinie uśmiechu. On doda ci pewności siebie. Poczucie humoru i pozytywne nastawienie korzystnie wpływa na ogólne samopoczucie i zdrowie. Zaliczone! A teraz pora na podsumowanko. Im więcej uśmiechu, tym mniej zmartwień i więcej możliwości. Nie zapomnijcie dać łapki w górę.